Cześć Wam wszystkim, przy kolejnych szerszeniach. Już w tym miejscu raz byłem, było to dokładnie 2 lata temu. Tym razem są w drugim narożniku tego domu. Pierwszy narożnik był po prawej stronie, było gniazdo, wycinałem tam kawałek łaty. Teraz prawdopodobnie będę musiał je zatruć, bo tam nie dam rady wyciąć. Chociaż kto wie. Ja zakładam rękawiczki, zapalam latarkę, no i wchodzę do środka. 2 lata temu byłem z tamtej strony, w tym roku będę z tej strony. One mają wejście tam na łączeniu srebrnej płyty ze starą płytą. Będę szedł w tą stronę i zaraz zobaczę, co tam będzie. No ja już jestem tutaj, tu gdzie mają być te szerszenie. Już widzę, że będzie kiepsko. Właściciel mówił, że tu gdzieś widział na początku wiosny jakieś gniazdko, myślał, że to osy, i je zostawił. Ale tu nic nie ma jak na razie. O, jest tutaj. Widzicie, jest świeżynka, bo tam jest czarna plama, to są odchody ich. Tu jest coś wycięte. Jest gniazdko. O kurczę. No nic, one będzie zatrute. Nie dam rady go ściągnąć. Zatruję je i będzie tyle. I będzie po temacie. Oj, to strasznie jest ciężko. Naprawdę. Żebym tylko siatki nie porwał, bo będę miał problem. Na razie są spokojne. Ale jak od dołu im dam trutkę, to dopiero się zagotuje. Oj. Tak jak 2 lata temu udało mi się je zabrać do wiaderka, bo wyciąłem belkę, one nawet się nie ruszały. No tutaj żadnej belki nie będę ani łaty wycinał. No tylko muszę je zatruć, wtedy je całe ściągnę i tyle będzie. No, już chodzi ładnie. Dobra, zaczynam robotę. Teraz musiałbym je jakoś ściągnąć. Powiem Wam tak, no gniazdo nie jest za duże. O tej porze roku już ściągałem bardzo duże gniazda. Jak miały tyle miejsca, to albo leniuchy, albo nie wiem, o co chodzi. Gniazdo nie jest za duże. Naprawdę skromniutkie. Na innych filmikach zobaczycie prędzej czy później tegoroczne gniazda, które są naprawdę mega, mega wielkie. Ja już kończę na dzisiaj. Gniazdo usunięte, zagrożenie usunięte. Wy się trzymajcie, do następnych szerszeni. Hej!